Cześć, jestem Brzezik, to jest wielkie orlikowanie. Jestem ja, jest ze mną Boruwa. Siema. Ale z nim dzisiaj nie rywalizujemy, bo słuchajcie, dzisiaj ze mną jest... Czekaj, kurde, nie włączyłem nagrywania. Okej. O, leć. Dzisiaj jest ze mną prawdziwy wielki orlikowiec. 4 złote na targu. Do tego wytargowałem jeszcze podkładkę pod myszkę. I bierki! Gość, który ma swój brozyn style. Łopan Gangnam Style. Gość niesamowitą motoryką aż do dziś. Ja, widziałeś? Nagrało się. No ty Boruwo! Dobra, zapraszamy Brożyna! Witam po latach. Ostatnia akcja w ostatniej części wielkiego orlikowania to było to, kiedy chciałeś mi podać piłkę i przeszkodziłeś główce strzale. Flashback. Ja przepraszam, główka, nie chciałem. Tak, i przepraszam, nie uciekałem. Teraz główka jest dalej mała, a ja urosłem. On ma teraz problem. Ale jak uciekałeś, to... Ja przepraszam, główka, nie chciałem. Kiedy był ostatni odcinek? 7 lat temu? 10 lat temu, równe. Poważnie mówię. Ludzie 10 lat temu. Matko Bosko. 14 lat miałem. Że aż się przejąłem, bo gdzieś nie sądziłem, że 10 lat temu. To dzisiaj gramy. Zagramy dzisiaj w Mistrza Orlika. Mamy po 3 życia. Ja ci pokazuję jakieś zagranie lub trik. Dobra. Mam na pokazanie 2 próby. Ty masz na powtórzenie 3 próby. Jeśli nie pokażę, to co chcę zrobić, najpierw mówię, że na przykład... Chcę strzelić w okienko. Rozumiem. I nie trafię, to tracę życie. Ale jeśli trafię, ty masz na to 3 próby, na to wyzwanie. No dobra. Jeśli nie powtórzysz mojego wyzwania, też tracisz życie. No to dawaj. Dobra, 3 po 3, kto pierwszy pokazuje? 3 po 3, 3 po 3, 3 po 3. A, dobra. Tutaj masz brameczki, masz mnóstwo piłek, jest piłka do rugby. Czyli jest jakby szeroki ten. Jest szeroki wachlarz. Dobra, będzie ciężko z Brzezikiem, który mnie... mi wszystko pokazywał. Ja myślę, że zacznę od poprzeczki po prostu. Dobra. Tak zobaczyć w ogóle, czy jestem w stanie. Dobra, pierwszy strzał Brożyny, uwaga. Joj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 
Michał, nie zrób sobie wstydu. Dobra. Okej, okej. Oj, 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 Rasiak, Rasiak! Z każdym metrem coraz bliżej. Ostatniej próbie, dobra, czyli nic. Ale jeszcze zapomniałem się o jednej zasadzie. Jeśli powtórzę twoje zadanie z pierwszą próbą, no, to stracisz życie. To ja tracę. Dzięki, dawaj, mordo! Dzięki, mordo! Dobra, zagnij mnie. Dobra, to mam takie wyzwanie. Mamy piłkę do rugby. No. Mamy małą brameczkę. Czyli wysłałem. Nie. Do małej bramki. O! Do małej bramki piłką do rugby. Jak się czujesz na temat twoich szans, co? Jakich szans? Jak ja mam... Raczej powinien Brzezika zapytać o to. On nie ma predyspozycji, bo on machał nogą wokół piłki przez pół życia. A ja na FIFA ostatnie 2 miesiące, patrz. Czyli tu jest większy potencjał. Nie ma! Oje! Ale jestem łeb. 2 days on Russia. Tragedia! Nie ma. Lekka kraksa, można by rzec. Nie ma! No. Ale dziada spaliłem. Strasznie ciężko jest w ogóle wyczuć piłkę tę, no, do rugby, dlatego. Rotację jej, nie? Dobra, masz 2 życia, o! Rzeczywiście ciężko wyczuć. Masz 2 życia, ja mam 3. Dobra, czekaj, co ci wymyśleć teraz? Czy stylujemy, to robimy przerzutkę przez plecy i strzelam na bramę. Dobra. Albo się wyje, albo ale zrobię. Ale co, i do bramki ma wpaść, tak? No, tak. Tak jak w FIFA. Czekaj, wezmę piłkę i no. To był słynny łopa Wrożyn style, to właśnie to. Łopan Gangnam style. Ta jest za śliska. O, o, o. Ta jest największym kapciem. Ło, ło. Ja! Powtórzysz to? Powtórzysz to? Powtórzysz to? Czyli co, masz już 1 życie? Na to wychodzi, no. Ale w sumie wstyd by było, jakby właściciel przegrał, nie? No też to tak trochę nie wypada. No, my wiemy, dajemy tutaj Brzezikowi fory. Inspirując się zadaniem Adama. Flashback. Raz, dwa. Ojejku. Bo skoro mam 3 życia, to mogę spróbować. Dajemy piłkę tutaj. No. Odbijamy ją. No. Musi się odbić 2 razy od ziemi. No. I potem strzelamy do bramki. Dawaj. Państwa, Paweł będzie skakał. Ale dawaj. Nie, jeszcze raz.
No wcześniej za pierwszą próbą. To jest cięższe niż wygląda. Krzysztof Golonka po roku w Łodzi. Ładnie, ładnie. Dobra, to są dwa życia, tak? Dobra, pokazuję. Tak mnie to zainspiruje. Ja też to robię. O nie. Ja mam dentystę w klatce, to akurat. Będzie ostra akcja, jak będzie na przewrotę, to walę przewrotem. To jest okrutne wyzwanie. To jest straszne. Wiem, ja to wymyśliłem. Kurde, tak bym chciał od razu i biec, ale boję się, że już twarz się kopnę. Patrzcie, wszyscy. Ale nie, w sumie dwa razy od ziemi się odbiła. Dobra, czyli dwie kapki, dwa razy od ziemi musi się odbić i strzał do bramki, tak? Na to wychodzi. Dobra, niech będzie. Ostatni raz tak biegałem 10 lat temu na Orliku. Nie no, jeszcze raz. No teraz to cię drużyna zagiął. O! Was! Was! Trafił! Patera tu. Moja drużyna dookoła na pierwszy. Gramy jeden na jeden. Piłką do rugby. Do dwóch bramek albo do sita. Dobra, zaczynamy tak. 3, 2, 1, set. O ty. Nie, ta bramka. Dobra. Jeden. Jak będzie dziura, to knockout. Wow. Dętka kosmiczna. O nie! No nie! Ja obawiam się, że jest jedno do jednego życia. Ty, jak to zrobił? Umarłem. Mój organizm wiedział, że nie wytrzyma więcej. Ostatnie zadanie. Takie decydujące. Mamy finał. Dajesz zadanie. O kurde. Nie byłby na to gotowy. Mam pomysł. Idziemy na rożny. No i będziemy do bramki ładować, nie? Kręcać? Chyba ta... Krętka. O kurde. O kurde. Dobra. Strzelę w krętkę. Gramy dalej. A chyba, że za pierwszą próbą strzelę, to przegrywa. Nie strzelę, drużyna wygrywa. Niech strzeli chociaż, bo ja nie wytrzymam. Dobra, za pierwszą próbą no look. Co za dziad? Gratulacje. Kurde. Nawet nie wiecie, jaki to był wielki przypadek, że się tu spotkaliśmy. Po 10 latach. Wielkie orlikowanie, wielki przypadek. Ale będzie fajnie. Dobra, dzięki, to byli wielcy orlikowcy! Walaj, drużyna! Strzelasz na pustą, a później musisz schodzić. Bo wybrali się umie. No! Strzelasz w końcu!